podziękować tym kolegom, kandydatom za to, że tak wysoko oceniają dotychczasowe działania gminy, że jest tak dobry klimat obsługi inwestorów i tak dobry klimat inwestycyjny i tak dobra polityka finansowa, że na dzień dzisiejszy gmina nie ma żadnego zadłużenia. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, to trzeba, szanowny panie redaktorze, odróżnić odpowiedzialność poszczególnych samorządów, bo inna jest odpowiedzialność gminy, inna odpowiedzialność jest powiatu. I te sprawy, o które pan pytał, to jest przede wszystkim odpowiedzialność powiatu i komendy powiatowej policji, która powiatowi podlega, więc wydaje mi się, że to jest pytanie do pana starosty. Natomiast jeżeli chodzi o gminę, sprawą bezpieczeństwa poświęcamy wielką wagę, bo pierwsza rzecz to są inwestycje drogowe. Inwestycje drogowe, które sami realizujemy lub partnerski z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad lub Zarządem Dróg Wojewódzkich służą poprawie bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Czyli od wielu lat budowa rond, w tym roku budowa ścieżki rowerowej, chodnika i modernizacja drogi do górek. Przygotowywane kolejne inwestycje, to znaczy budowa ronda przy hotelu Bater oraz modernizacja głównych ulic w Sztumie. Kolejna sprawa to co o tych problemach, o których pan mówił. Chcemy wesprzeć policję możliwościami technologicznymi, dlatego realizujemy program budowy monitoringu. Ten program się zakończy w grudniu tego roku w ramach programu rewitalizacji środków, które pozyskaliśmy z Unii Europejskiej. To będzie monitoring głównych ulic Sztumu, tych modernizowanych przestrzeni publicznych oraz placu rekreacyjno-wypoczynkowego na Zajezierze. Na pewno trzeba wzmocnić działalność Straży Miejskiej i widzę taki problem, żeby wzmocnić działalność Straży Miejskiej z tego względu, że oczekiwania również mieszkańców bardzo mocno rosną. Również angażujemy się w szkołach, żeby dzieci uczyć bezpieczeństwa. Są takie akcje również z Komendą Powiatową Policji prowadzone i takie akcje chcemy kontynuować. Także te działania są różne, wielorakie i przede wszystkim uważam, że sprawa monitoringu i inwestycji drogowych. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, już zwracam się do kandydatów i do Państwa. Drodzy kandydaci, ja wiem, że moja rola tutaj jest specyficzna, ponieważ ja po pierwsze zadaję pytania, ale w imieniu naszych czytelników, internautów i mieszkańców Sztumu. To po pierwsze, więc bardzo proszę nie traktować tych pytań jako pytań moich, tylko to są pytania, które są czymś w rodzaju takiej wyrazu mądrości ogółu. Tak bym to może określił, może trochę górnolotnie. A poza tym nie udzielacie panowie tych pytań mnie, odpowiedzi na te pytania mnie, tylko państwu. Dlatego ja wiem, to odruchowo tak panowie się nawet odwracają do mnie. Bardzo jestem z tego powodu zaszczycony, ale myślę, że nie ma tutaj takiej potrzeby. To co, jedziemy z drugą kolejką? Jedziemy z drugą kolejką. Panie Wojciechu, kolejne pytanie dla pana. Przepraszam, no widzicie panowie, no nie ma takiego łana, który by nigdy w życiu z konia nie spadł, no i nie ma takiego prowadzącego, który by się nigdy w życiu nie pomylił. No bo tym razem ja się pomyliłem, przepraszam, ale dobrze, że kandydaci okazali czujność, proszę państwa. Kiedyś to się nazywało rewolucyjną czujnością. Panie Piotrze, jakie ma pan pomysły na ofertę kulturalną dla młodych ludzi w Sztumie? Młodzi ludzie, słuchajcie. Co ciekawe, to też jeden z bardzo ciekawych postulatów, które zgłaszali nam mieszkańcy, stworzenia atrakcyjnej oferty kulturalnej dla różnych osób, w różnym wieku. Ta oferta na pewno wymaga ożywienia, uatrakcyjnienia. Pięknieje nam Sztum, co do tego nie ma wątpliwości. Rozpoczęły się piękne inwestycje. Myślę, że Centrum Miasta będzie doskonałą formą do tego, aby organizować tu duże imprezy masowe. Myślę, że te imprezy, które są organizowane przy wielu zaletach, troszeczkę wymagają odświeżenia, ożywienia, wprowadzenia nowej jakości, włączenia też to mieszkańców w różnym wieku. Musimy szanować różne usta, osoby w różnym wieku i taką ofertę kulturalną chcemy przygotować. Myślimy o wprowadzeniu teatrów ulicznych, o cyklu imprez adresowanych choćby muzycznie, do mieszkańców o różnych gustach, aby ożywić nasze miasto pod względem kulturalnym nie tylko dla mieszkańców, ale również dla turystów. Stawiamy na turystykę, więc będzie potrzebne na przykład przyciągnięcie tutaj wielu turystów. Myślimy także o promocji produktu regionalnego. To jest bardzo ciekawa inicjatywa. Marzy mi się organizacja dużej imprezy, która byłaby wojewódzką promocją produktu regionalnego. Są u nas mieszkańcy, którzy dotarli do przepisów promujących rdzenną, lokalną żywność. Chcielibyśmy to promować. Myślę sobie też, bo mamy propozycję, to już mówię tutaj o szczegółach, że w Sztumie możemy mieć eliminację Mistrzostw Polski albo Świata Strongmanów.
To jest bardzo realna szansa. Są na to środki do pozyskania. Chcemy wspierać działalność kulturalną. Myślę, że udowodniliśmy poza budżetowo, że możemy w Kościółku, w rynku organizować fantastyczne imprezy, wykorzystując ogromny potencjał mieszkańców. Myślę, że to jest niezwykle ważne. Tworząc społeczeństwo obywatelskie, to mieszkańcy powinni stawać się organizatorami, pomysłodawcami wielu imprez. Chcemy stworzyć, mogą funkcjonować zespoły różnie grające muzyki. Dziękuję bardzo. Panie Wojciechu, i tutaj jest też pytanie z naszego forum internetowego. Ja zacytuję, to nie jest pana reklama, cytuję dosłownie zapis z forum. To tam ciągle jest, można sprawdzić, że on tam jest. Wojciech Cymerys jest mało znany, ale słyszałem, że jest porządnym człowiekiem i robi dobrą robotę dla rolników. To znaczy, że powinien robić to nadal. Czy chce pan bardziej związać sztum z rolnictwem jako burmistrz? Proszę Państwa, sztum z rolnictwem jest związany od wieków, bo żyjemy na ziemi, która jest rolnicza. Nasze gospodarstwa, które tutaj były jeszcze w czasach dawnych, przodowały w kraju. Nasze firmy, które zajmują się usługą rolnictwa, mam to na myśli ELSA, działa na bazie rolników. Ja nie widzę możliwości ani przeszkód, żeby dalej ten rynek rolniczy wspierać i rozwijać. Natomiast sztum trzeba rozwijać, jeżeli takie prowokacyjne pytanie, sztum trzeba rozwijać także w kierunku inwestycji, pozyskiwania inwestorów, to co kolega już mówił. Natomiast jak najbardziej rolnictwo powinno być wspierane na naszym terenie. My to jako w agencji robimy i myślę, że szkoda dla agencji nie będzie żadna, jeżeli ja ją opuszczę, bo są następcy i oni doskonale będą tym rolnikom pomagać. Natomiast proszę Państwa, ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. W powiecie sztumskim średnie gospodarstwa wynosi ponad 33 hektary. To jest ogromny potencjał. W kraju jest 10 z 15, a w województwie pomorskim jest 18 hektarów. I teraz trzeba to wykorzystać, żeby sztumskie firmy, czy ościenne, one dają także pracę w sztumskich zakładach, czy mam tu na myśli wsi Barlewiczki, Czernin, w gminie Sztum jest gospodarstwo w Postolinie, tam wszędzie pracują ludzie, tam są potrzebni ludzie, tam ludzie wytwarzają produkt, który jest dzielony, płacą podatki. Ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o rolnictwo, to jak najbardziej. Niemniej jednak nie możemy zapominać o tym, że w Sztumie też są potrzebne miejsca pracy, bo my musimy dążyć jako społeczeństwo, jako Polska do eliminowania siły roboczej z rolnictwa. Ona jest nadal wysoka. Porównując z krajami zachodnimi, u nas za dużo ludzi pracuje w rolnictwie. Niemniej jednak to rolnictwo powinno być rozwijane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytanie dla pana burmistrza Leszka Tabora. Proszę Państwa, tu też dwa zdania tytułem wyjaśnienia. Chcieliśmy uniknąć takiej sytuacji, żebyśmy równocześnie zadawali tym samym kandydatom, znaczy wszystkim kandydatom naraz to samo pytanie. Bo tak, pierwszy pan by odpowiadał, drugi pan by już miał więcej czasu na przygotowanie, trzeci to już w ogóle Bóg. A poza tym, no powiedzmy, że ten pierwszy może by wykorzystał wszystkie argumenty, a temu trzeciemu już by niewiele zostało. Ale nigdzie nie jest powiedziane, że kandydaci nie dostaną tego samego pytania. Dlatego, panie burmistrzu, jaki jest bezpieczny poziom zadłużenia i dlaczego jako burmistrz wybrał pan drogę braku tego zadłużenia? Szanowni Państwo, no to jeszcze mam dobrą wiadomość dla mieszkańców Młodych, bo modernizuje się budynek kina na Nowoczesny Centrum Kulturalny, także powstanie bardzo dobra baza kulturalna. Natomiast proszę Państwa, tak, jeżeli chodzi o moją politykę finansową, o politykę finansową samorządu i gminy, to jesteśmy faktycznie wyjątkową gminą, jedną z nielicznych, gdzie poziom zadłużenia wynosi zero na dzień dzisiejszy i nie jest to brakiem aktywności czy brakiem pomysłów, tylko jest dowodem na bardzo dobre przygotowanie gminy do sytuacji, kiedy napłyną bardzo duże środki z Unii Europejskiej, ale również przygotowanie gminy do nowego budżetu Unii Europejskiej. Nasz scenariusz był taki i absolutnie on się nie mieścił w cyklach wyborczych. To była polityka finansowa, a wyborcza. Ona wynikała po prostu z interesów gminy, żeby tak być przygotowanym finansowo, że jak będą środki z Unii Europejskiej, to żeby mieć własne możliwości realizacji bardzo dużych inwestycji. I ta polityka nam się spełniła, ponieważ te środki pozyskaliśmy. Dzięki temu rozpoczynamy kolejne, bardzo ważne dla mieszkańców inwestycje. I mało tego, zwrot dotacji unijnych powoduje, że mamy zasoby, dzięki którym będziemy mogli się przygotować do nowego budżetu Unii Europejskiej. A chcę Państwu powiedzieć, że nowy budżet Unii Europejskiej będzie zupełnie inaczej i na innych warunkach. To będzie przede wszystkim budżet pożyczkowy, kredytowy, a nie dotacyjny. I tylko ci, którzy będą mieli takie możliwości, będą mogli z tych środków unijnych korzystać. Ponadto wchodzą bardzo poważne zmiany od 1 stycznia
przyszłego roku w przepisach, że wydatki bieżące gmin muszą się bilansować z dochodami bieżącymi gmin. Kto tego nie będzie warunku spełniać, to będzie musiał ciąć wydatki i likwidować instytucje. A więc my mamy taką sytuację, że będziemy mogli bezpiecznie obsługiwać mieszkańców, że mamy bezpieczną możliwość obsługi mieszkańców, bezpieczną działalność instytucji gminnych. I ja uważam i dziękuję wszystkim radnym i mieszkańcom, którzy popierali taką uchwałę. Dziękuję bardzo. Myślę, że ta debata nam całkiem fajnie idzie. Kandydaci, myślę, że już też się troszkę rozluźnili, bo początek to jest takie naturalne spięcie. Ja też byłem spięty, aż się pomyliłem z kolejnością. Proszę Państwa, teraz czas, żeby pani redaktor Agnieszka Łączkowska zadała po jednym pytaniu poszczególnym kandydatom. Pan Piotr Stec. Panie Piotrze, pytanie dla pana. Panie starosto, mam pytanie. Jako starosta zarządza pan też między innymi sprawami zdrowotnymi, czyli szpitalnymi. Szpital to taka trochę tękająca bomba obecnie. Załoga trochę skrócona. Z tego co wiem, spółka Szpitale Polskie nie zbilansuje się dodatnio z końcem roku. Czy gdyby został pan burmistrzem, pomógłby pan przyszłemu staroście w rozwiązaniu problemu szpitala? Szpital jest najważniejszym naszym zadaniem, dobrem i bez względu na to, czy ktoś jest burmistrzem czy starostą, leczą się tam nasi mieszkańcy. Nie są mieszkańcy powiatu czy gminy, to są nasi mieszkańcy. To po pierwsze. Po drugie, mam zupełnie inne informacje na temat sytuacji szpitala. Bezpośrednio po sesji, następnego dnia, po informacjach, które ukazały się w mediach, po spotkaniu ze wszystkimi związkami zawodowymi, one absolutnie nie potwierdziły napięć, trudności na linii pracodawca, załoga. Mam dla Państwa też dobrą wiadomość. 10 listopada zapraszam Państwa na briefing z zarządem Szpitali Polskich. Przedstawią konkretne inwestycje związane z rozpoczęciem budowy kardiologii inwazyjnej w Sztumie. W małym mieście jest szansa na oddział kardiologii, leczenie zawałów, udarów, także myślę, że to dobra informacja. Oczywiście, będąc burmistrzem, będę robił wszystko, aby wspierać Szpital Sztumski, udzielając mu takiej pomocy, na jaką będzie nas stać. To jest nie tylko szpital dla pacjentów, ale też jeden z największych zakładów pracy. Tam pracuje ponad 300 osób. Tak jest to ogromny potencjał ludzki, rodziny. Trzeba robić wszystko, aby ten szpital wspierać. Przypomnę tylko, że podejmując decyzję o operatorskim modelu szpitala, czyli wydzierżawiając go, tak naprawdę uratowaliśmy to. Wszyscy radni się podpisali, wszyscy głosowali jednomyślnie. Dziś jest dobra wiadomość. Mimo tego, że sytuacja jest trudna, choć stabilna, z ponad 14 milionów, dzisiaj poniżej 7 milionów spadło zadłużenie szpitala. To dobra wiadomość. Panie Wojtku, głównie mówi pan o rolnictwie, ale też Sztum stara się być takim miastem turystycznym. Jakie są pana pomysły na promocję turystyczną gminy Sztum? Przepraszam, to dobre pytanie, bo Sztum zawsze się kojarzył z jeziorami. Jeżeli mamy te jeziora, promocja oczywiście powinna się odbywać jak najszybciej. Pomysły turystyczne mam takie. Jeżeli zostanę burmistrzem, to będę robił wszystko, żeby wykorzystać te nasze jeziora do takiego weekendowego, wakacyjnego wypoczynku. Mieszkańcy Malborka jeżdżą nad Jezioro Białe, mieszkań nad jezioro tam w Gnojewie, natomiast mają zanieczyszczony Malbork. W Sztumie potrzeba zrobić wszystko, żeby może oni przyjechali do nas. Trzeba stworzyć warunki do takiego wypoczynku sobotnio-niedzielnego, żeby można było popływać kajakiem, popływać rowerem wodnym, popływać łódką. I wtedy Sztum będzie się promował sam. To jest taki produkt, taki na wakacje. Natomiast myślę o produkcie jednodniowym, produkcie turystycznym. Takim produktem trzeba stworzyć. Mam pewne pomysły, nie będę ich tu zdradzał, żeby nie zapeszyć. Natomiast takim produktem typu szymbar, gdzie ludzie jadą na jeden dzień zobaczyć odwrócony dom. Dzisiaj mówimy, na południu Polski powstał Świebodzimie, powstaje pomnik Chrystusa Króla, który będzie większy od tego w Rio de Janeiro. Ja nie mówię, żeby w Sztumie wybudować wieżę Eiffla większą od tej w Paryżu, czy wieżę w Statuę Wolności. Natomiast taki produkt by się przydał, bo ludzie przyjeżdżają do Malborka, w Malborku zostawiają część dnia, zwiedzają zamek, zostawiają trochę kasy, a i pozostałą częścią dnia mogliby przyjechać do nas. Trzeba pomyśleć, mam pomysł na taki produkt i to w tym kierunku trzeba będzie wtedy w tym kierunku trzeba będzie dążyć i wtedy Sztum będzie się sam promował. Dziękuję.